Cześć wszystkim, witam was w piątym odcinku z Papa Luik 2, kiedy atakują burgery. Robię sobie kolejną misję, ósmą. BBQ Bog. Czyli zakładam, że to jest skrót od barbecue. Tak coś przeczuwam. No na barbecue, barbecue to jest taki jakby grillek, można tam przyrządzać jakieś też hamburgery na przykład. O ja, mamy do ratowania żołnierza, jakiegoś Rambosa i jeszcze jakąś... To wygląda jakby hipiska? Nie wiem. Taką ścierkę ma śmieszną na główce. Dobra, bez obrazy, nie? Nie wiem jak to się nazywa. Aha! Ona jest z pieskiem. Ciekawe. Jej broń to jest Dog Square z Quick Toys. Wow. Ciekawe. Dobra, co ja tutaj potrzebuję? C, W, w dół, podwójny skok i balonik. Czy któryś z tych customerów cokolwiek z tego potrafi? Ona potrafi wall. No skoro ona potrafi wall, no to chyba spoko. I to będzie chyba speedrun ładny, ponieważ można w ten sposób ratować tylko jednego ziomka i nie można ani zebrać monet, ani tych, ani nic. No dobra. Kupmy jej wszystkie stroje. Co za beznadziejny strój biorę. To wygląda jak fartuch. To już nie pasuje w ogóle do ninja. Taki fartuszek. Nie wiem co twórcy myśleli. Dobierając postaci, takie coś. Ojej. Nowy rodzaj przeciwnika czy coś? A, nie mam już podwójnego skoku, ale lipta. Dobra, nawet nie ma co tam powracać, bo i tak z tego wszystkiego nic nie zdobędą. Więc może po prostu będą szedł cały czas w prawą stronę. Kurde, gdybym tylko mógł... Ciężkie dość. No, dobrze. Aha, myślałem, że mogę jakoś na prawo pójść. Ale ona ma... No dobra, nie jest to tak złe. Podobnie jak wcześniej było z tym... Ty patrzcie, co ona potrafi, może jednocześnie chodzić i nawalać. Ale spoko przeciwnik. Znaczy, postać. Świetna. Nie będę zwiedzał tego poziomu jakoś bardzo, bo i tak nie będę mógł na nie zbyt dużo zrobić. Gini. Ej, czasem nie mogę się jednocześnie przemieszczać u ten. Niszczyć kogoś. Ciekawe. A to nawet nie zauważyłem tego przeciwnika. To był ślepy strzał totalnie. Ojej. Ups. Dobrze, zareagowałem szybko i poszedłem od razu w lewą stronę. Też pamiętałem, że tam platforma jeszcze była, nie? No, może bez wygłupów, bo ta postać jest szybka, ale to jest też jej minus. Minus szybkości. Dłużej. Ten ostatni balon najniższy. Ciekawe, gdzie będzie pierwszy moment, żeby mógł skorzystać z tego właśnie ten odbijanie się od ściany. Ej, ona czasem może, a czasem nie. Iść i uderzać. A, rozumiem. Jak uderza przeciwnika, to już nie może się przemieścić. Wszystko jasne. Dobra, pięknie. To kieweczka. I przeciwnicy chyba też, jak mają jakieś te kolce na sobie, to nie można ich zabić. W taki łatwy sposób. Łatwe. Jakaś rzodkieweczka. O, a masz. Kolejna malutka część wyzwania zrobiona. Znaki, żeby za pomocą tej ninjaski właśnie załatwić chyba setkę, albo no, może przynajmniej 50 tych takich ninjowych pietruch czy czegoś, które nie mam pojęcia co symbolizują. O, to jest ten przeciwnik dopiero, ale nie mogę się do niego dostać. A nie, co tu się stało? Tak jakbym mógł do niego dostać się, ale jakby też nie. Dobra, dawaj, podejdź tutaj. Pięknie, kurde. Nie wiem, jak on wcześniej mnie załatwił, ten pierwszy. Ale widocznie jakoś dziwne hitboxy się podziały i tyle. Naszym celem to jest uratowanie tylko jednego ziomka. Więc nawet nie trzeba tutaj zwiedzać prawie całego poziomu. No dobrze.
się przestraszyłem i musiałem tutaj coś, nie wiem, w miejscu poszedć chyba. Nie mogę przetrzymać też spacji, żeby atakować, niestety. Ale to było bliskie. Prawie zawału dostałem. Jak wczoraj i przedwczoraj. Dobra, gincie. Kanapeczki. I jeszcze tylko dwie pietruchy. Kurde, nie da rady. Ostatni. Szkoda. Dobra, gdzie ja muszę zejść? Ale bez sensu. Po środku? Może? Nie mam pojęcia. Nie wiem, gdzie to będzie. O. Fajne ma zwierzęko. Tutaj mogę sobie odblokować ścieżkę. Spoko. Aha, to po co tutaj było w ogóle? Nie wiem. Tam jest ten przeciwnik, ja go chcę załatwić dla wyzwania. Chociaż mam jedno serce. Ale dobra, tam jest też serce. Będę miał życie do przodu, jak je wezmę. No, zejdź tam. Kurde, ona się boi zejść, co? No dobrze. Nic tu nie było, ale przynajmniej wyzwanie do przodu i mam na wszelki wypadek jeszcze dodatkowe życie. Świetnie. Kolejne parę tych cycoków pominiętych. I to jest znowu ten gość odbijający się. Ojej. Nie mogę się tam dostać, potrzebowałbym chyba wstrzybowania albo czegoś takiego. Doleć. Jeszcze raz. Super. Ojej, znowu te ufolody. Dziady. I pietruszki. I znowu ta sekcja z drabinkami. Ja nie wiem, co oni mają, twórcy z nimi. Chyba bardzo je lubią. A moja psa da się wspiąć w ogóle? Ojej, ale beznadzieja. No dobra, będę musiał się pozbywać chyba ich po kolei, bo inaczej nie da rady. I znowu od początku. No dawaj, laska. Tam chyba nic nie ma, więc lecimy dalej. Musiałem puścić przycisk, żeby się załadował kolejny poziom. Tyle to tak wyglądało. A masz. Jak ci twórcy... Nie. To było wredne już. O kurde, a co to za jakieś małe te cwaniaczki się porodziły z niego. Nowy rodzaj przeciwnika, nie bekon już. Znaczy też bekon, ale jakiś dziwny. Przypieczony bekon. No tam jest serducho. Więc chyba chcę tam pójść. Ale szybko to serce straciłem. Oj, niedobrze. Czy tam coś jest? Tam jest jakiś przeciwnik. No, Holender. Ale ciężki ten przeciwnik jest, kurczę. Ten bekonek upieczony. Ja sobie z nim przecież ledwo daję radę. Jeszcze tak jest beznadziejnie zawsze ukryty, że kurde, no. Prawie ciężko, prawie w ogóle nie można go dosięgnąć. Dobra, ale nieważne, skoro i tak nie muszę z nim walczyć, to sobie go odpuszczę. Chyba, że to właśnie tam jest ziemek do uratowania, do którego potrzebuję podwójnego skoku. Ej, no nie gadaj, że tutaj się nie mogę odbić jakoś fajnie, bez sensu. No, hamburger, ginże. Tam jest parę monet, one mnie nie obchodzą w tej postaci. Jakaś monetka, ona też mnie średnio. Coś tu wysoko, może? Nie ma nic. Mogę go zjechać. Nawet sporo przeciwników mogłem. O, tu jeszcze mogę. Ui. Może nie chcę tam schodzić akurat. Spadać. Chociaż wygląda to, że będę musiał. No cóż. Dobra, zjedźmy tam tak. Zostało na ninjaskę śmieszną. To ja zrobiłem najlepszego. Nie no, nie gadaj, że tu nie mogę się dostać, no. Nie mogę się odbić od tego kawałka ziemi, naprawdę? No ale beznadzieja. Lipa na maksa. Nie wiem, jak to mnie zadawało obrażenia, ale spoko. No, tym razem nie dostałem obrażeń od bekonu. Przynajmniej.
Zastanawiałem się, jaki to jest dziwny przeciwnik, a po prostu mi się zlały dwa przeciwniki w jeden i dlatego mi się wydawało, że jakiś nowy czy coś. Jeszcze ty? Kurczę, pieczone. A tam mi się w ogóle opłaca podchodzić? Nie wiem, odpuszczę sobie. A masz? Ej, tutaj chyba też nie przejdę w ogóle. Bo no nie mogę po prostu. Może dołem? Dołem da radę. O, jest znowu on. Jest balon. Fajnie. Dobrze, załatwiłem tego gościa w ostatniej chwili. W ostatniej chwili zauważyłem go i zareagowałem odpowiednio, więc dobrze. I tej pietruszki nie mogę się od razu pozbyć, jak jest zatopiona w ziemi. Ciekawe. No dawaj, ukupanie. Jest serducho. Dobra, ciebie przeciwniku. A, dobra, zabiję. Zawsze plus do wyzwania jakiegoś. No, i akurat wyzwanie przyszło. Tam zejdę, więc nie potrzebuję tego. Kurczę, nie wysyłaj poziom, tylko mi po to jest, aby ratować jednego gościa mocą ninjaski, a i tak jest bardzo, bardzo długi. Pierwsze części papy nie były takie długie poziomy, ale tam z kolei one... Kuźba. Nie! Nie! Dobra, przynajmniej te przyczynicy są załatwieni wszyscy. W pierwszej części nie było tak... Nie były takie długie poziomy. Ale trzeba powiedzieć, że były... Było ich bardzo, bardzo dużo. Tutaj z kolei poziomów nie ma tak dużo. Ale i tak trzeba też spędzić dużo czasu, żeby przejść tą grę. Tak w ogóle przynajmniej. Chociaż z kolejnym etapem to nie wiadomo, czy już koniec nie będzie. Może się okazać, że tam będziemy mieli do uratowania papę, już będzie końcóweczka. To tą rzecz bym chyba raczej na sam koniec chciał zostawić. No, może teraz nie popełnię tego samego beznadziejnego błędu. I nie pójdę tam w lewo. Na przykład. Gdyby to był spadek do śmierci, to by był pierwszy raz, kiedy ten bouncer by mnie zabił. A jak ja tu mam przejść? Wiem już chyba. Szybko! Drabinka! O rany, ale to bliskie było. Czemu ona czasem nie chce przejść przez tą drabinkę? Dobra, nie będę tam marnował potencjału. Bo wiem, że tam nie ma przejścia żadnego ani nic. To znowu te bliźniaki dziwne. Macie wszyscy. To są kanapki, to nie są hamburgery. Złożona kanapka. I tutaj potrzebuję pana wankiera, żeby się przedostać. No dobra. Ile jeszcze tego? Tych przeciwników. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Dobra. Coś wyżej było. Jest przejście, spoko. A tu niżej. Nie. Super. No przynajmniej nie mam całego poziomu od nowa. Taki plus. Ale kurde, tak kusiło, żeby zobaczyć, co tam jest. No i co? Nic, nic się nie opłaciło, moja wiedza. Moja ciekawość. Zdążę. Dobrze. Dobrze, że nie kusnęła tym razem. Bo bym miał już tylko jedno zdrowie i co wtedy? Czy to wygląda na to, że mi się dopiero moc ninjaski przyda, jak już... Kurczę! A masz. Jak już dopiero będą, powiedzmy... przy samym końcu dopiero? Nie podoba mi się ta moc, szczerze. Myślałem, że mi się spodoba, bo wyglądała na taką w miarę fajną, ale jednak taka sobie. A zjadę sobie. Kurde, przeciwnicy spadają z nieba. To ci dopiero. Myślałem, że jedzenie wyrasta z ziemi, a nie spada z nieba, jak deszcz jakiś. A, może jesteśmy w klopsikach teraz, uniwersum. Co jest, nie mogę ich załatwić? No tak, bo uderzyłem w spadochron i wydawało mi się, że to już przeciwnik będzie cały. Tutaj potrzebuję, no właśnie. Pana z mikrofonem najlepiej, bo pana z... Panu z pieprzem już podziękuję. Czy to coś niżej jest?
bo znowu jest możliwość, że może coś być. A jednak nic nie ma. Dobra. Czy ona wejdzie na ten balon od razu? Niestety nie. Świetnie. Znowu czekanie. A masz bekonie. A może tam się mogę przedostać, tak? O, właśnie. Dobra, koniec poziomu. Rescue Trico zajęło to 13 minut, a w rzeczywistości 15, bo zginąłem. No dobra. Ale fajnie, że uratowany, Horan. Ej, ten poziom będę musiał przechodzić miliard razy przecież. No cóż. Nie zgadnę, to też będzie bouncer, prawda? A nie, on potrafi przesuwać kamienie. Siłacz. Wygląda to, że nie przedostanę się jeszcze do 24 poziomu, ponieważ potrzebuję dosłownie jednej gwiazdki. To co, powtarzamy misję drugą. I na niej trzeba będzie znowu balonika albo C. Ech, C nie mam. No balonik tylko jedna postać potrafi. Więc i skorzystajmy z tej mocy. No i może teraz strój czarny? Balonikiem mamy tutaj do uratowania, no do zrobienia tylko jedną misję, czyli uratowanie ziomeczka. Więc znowu speedrunik. Jak najszybciej! No, tak, już zrobiłem. ale dlaczego balonik? To w takim razie będę musiał się chyba dobrze zastanowić. Czy gdzieś nie będę pomijał przypadkiem niechcący możliwości surfowania. Stomp and stun to enemies. Co? Przecież ja teraz tylko strzelałem. Dziwne. Bo nie mam pojęcia, gdzie tu była jeszcze możliwość zjechania. Oj, niedobrze. Ale gdzieś na pewno była. Serducho, pięknie. Może dopiero jeszcze w kolejnym elemencie poziomu. Stomp. No mało stampuje w sumie. Dobra, oddawaj serce. Moje serce należy do mnie. Checkpointik, super. Chociaż nie wiem, czy się przyda. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, mogę przecież korzystać z tego bounce'a, nie wiem, czy... O, dobra, tak. To jest to miejsce, na które mi zależało. Balonik. Muszę uważać na te ptaszki. Trochę mi się skojarzyło z Crashem Bandicootem znowu. A, no dobra. No i co, już koniec. Rescue Takari. I co ta osoba będzie potrafiła w takim razie? Z jaką moc będzie miała? Zaraz może się przekonamy. Ale speedrun wyszedł. Minuta 37 sekund. Nowy ten. Punkty się dodały do poziomu. Spoko. Ma jakiś wielki balon. Znaczy banan. Nie ma żadnej mocy, ale ma śmieszną broń. I odblokowałem sobie 9 poziom. Chociaż na 9 to może tak jest. Trochę mało czasu. Wykończmy do końca ten drugi poziom, bo została nam już tylko i tak jedna misja. I nie zrobimy tego, bo nie ma odpowiedniej mocy, oczywiście. Oj, bardzo przepraszam, mam odpowiednią moc. Mam Crawla. I odblokowałem sobie kolejne wyzwanie. No tak, pan bankier, zapomniałem o panu. Tak się zastanawiałem, że w sumie potrzebuję bankiera, żeby się dostać do tych ostatnich monet paru. Ale tak, nie przyszło mi do głowy, że właśnie to jego C oznacza ten crawl. No cóż, teraz wiem. Trzeba walić te kwiatki i one mi nic nie dadzą. On jedyne co potrafi to się schylać, więc nawet chyba nie ma co tak bardzo szukać po różnych miejscach. Nie wiem, czy tutaj nie ma nawet tych jedynych tylko monet. Ale jego ta... to coś, ten worek z pieniędzmi jest o wiele lepszy od deski ziomka z deską. I ma jakiś taki lepszy zasięg? Albo się wydaje, jakby był lepszy? No, przyciąga się tam. Będzie kolejny etap, czy po prostu parę monet? Kurde, ale on się musi daleko czołgać. Ale spoko, przynajmniej sporo monet tutaj jest.
W ogóle tak fajnie tutaj zrobili, bo moc crawlowania do tej pory ma, no znaleźliśmy tylko jedną osobę, która to potrafi. Ale jak już faktycznie jest ona potrzebna, to się okazuje, że dzięki niej można zdobyć więcej monet. Takie charakterystyczne dla tej postaci z workiem pieniężnym. Fajnie to zrobili, wymyślili. A teraz ciekawe, czy będę mógł się dostać do tych monet stąd jakby. Chyba nie, chyba muszę z drugiej strony podejść. No dobrze. Ops. Kurczę, co ja zrobię najlepszego? Czasami te strzałki są tak czułe, a czasem nie. Tam jest chyba tylko hamburger, to mnie nie obchodzi. Parę monetek zaś o wiele bardziej. Cyk. Pokonany kolejny. W ogóle chyba po tym poziomie będziemy mieli już 50 wyzwań ukończonych. Czy powiedzmy, że połowa gry. Mimo już kolejne etapy są oczywiście o wiele gorsze w zdobywaniu 100%. Czy ja to muszę wejść? Chyba nie. No to jednak może się być tak, że nie będzie takie całkiem połowa. Zwłaszcza jeżeli kolejne poziomy będą więcej nam zajmowały o wiele. Ale tak można powiedzieć potoczniowo. Czy przynajmniej połowa. No, jak nie będę popełniał błędów i nie będę zabijany przez przeciwników, to może wyjdzie szybciej. Zawsze, że w sumie mamy przed sobą tylko jeden poziom do ogarnięcia, jak on wygląda w ogóle. Dobra, czy tam coś niżej nie pomijam? Jakiś monet? Jest tam hamburger. Nie wiadomo, czy coś jeszcze. Więc zaryzykuję stratę czasu. No i bardzo dobrze zaryzykowałem. Dobra, tu po lewej nic nie ma. O, ten hamburger przeze mnie uciekł. Przede mną uciekał przez chwilę. Ciekawe. Oj, przeciwnik. Ach, nie wierzę, że udało mi się zdążyć go jeszcze załatwić. No, może najpierw na górę pójdę. Chociaż... nie, dobra, tu będą ptaszki. Tam nie ma monet, nie ma co tam iść. O, ostatnio tam szedłem właśnie ratując... tą panią z bananem. I jeszcze tylko 25 monet. W ogóle to nie mam już w tej misji nikogo do uratowania, więc będę musiał pierwszy raz chyba skorzystać z teleportu tak o po prostu. Ops. Nie, checkpoint. Ojej, nie, ja już pamiętam. Ja pamiętam, jak tutaj musiałem nadrabiać tym głupim panem z pieprzem. No nie. I przez to, że mi się przypomniało, że często umierałem, już zacząłem przyjmować ciosy bardzo łatwe swoich przeciwników. Niedobrze. Dobra, serducho. Czy to będzie już 12? Bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie muszę dokończyć w ogóle tego poziomu, czy już mogę po prostu stąd wyjść. Ale powiedzmy, że dla zasady skończę to jeszcze. Zwłaszcza, że klatka chyba tutaj już zaraz jest. O ile nie zostanę zarąbany przez przeciwników. Może ich ominę górą. O. Bardzo dobrze. No tak, uratowałem nikogo, ale on się i tak cieszy, bo może wrócić stamtąd i odpocząć sobie, licząc ile pieniążków nazbiera do worka. No i bardzo fajnie. Kolejne te punkty przyszły na nasze konto. I mamy połowę wyzwań ukończonych. Super. O! Widzę, że 9 poziom polega tylko i wyłącznie na tym, aby uratować kogoś. To będzie idealny poziom na to, żeby wziąć kogoś, który nie ma żadnej mocy, bo nie będzie potrzeba. Ale raczej go nie uratujemy zbyt szybko, bo chcę najpierw robić wyzwania, oczywiście wszystkie inne. A nie wiem, czy się granie skończy całkiem, jak się to zrobi. Nie będę ryzykował. Mam nadzieję, że ci się podobało, że będzie oglądać kolejne na razie.